W Wierzbicy miejscowy dom pomocy społecznej to dwa budynki. W ubiegłym tygodniu u 7 mieszkańców domu przy ulicy Partyzantów potwierdzono chorobę COVID-19. Wszyscy zakażeni trafili do radomskiego szpitala specjalistycznego. Pozostałych 35 mieszkańców i 9 pracowników przebywało na kwarantannie. Testy, które im wykonano, dały wyniki ujemne. Niestety sytuacja pogorszyła się znacznie. W drugim budynku DPS w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza zakażenie koronawirusem potwierdzono u 28 mieszkańców i 5 pracowników. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie zarówno z dyrekcją, zarówno z panem starostą. W dniu dzisiejszym do domu pomocy społecznej w Wierzbicy trafi dodatkowy sprzęt. Są to kombinezony ochrony biologicznej, czyli takie, które w najpełniejszy sposób zabezpieczają osoby. Także różnego rodzaju inny asortyment, który pozwoli zabezpieczyć tych, którzy są zdrowi i nieść tą pomoc tam na miejscu na bieżąco. Na wyniki badań w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy czeka jeszcze 49 osób.